recenzuję, bo sztuka mi w sercu. Tak to działa, moi państwo. Cześć wszystkim z tej strony teatralny Pawełek. Z wielką przyjemnością zapraszam was na kolejną przygodę w Miechu jest recenzja. Wraz z początkiem roku szkolnego w pewnym mieście, w pewnym teatrze o nazwie nie budzącej wątpliwości skąd się wywodzi pojawiła się nowa sztuka teatralna. Tym razem na nasz recenzencki warsztat bierzemy sztukę pod tytułem Przygody Domka Sojera w reżyserii Krzysztofa Materny w wykonaniu Teatru Miejskiego w Gliwicach. Kolejny spektakl to dla przyjezdnego podróżnika dobra okazja, by pozwiedzać miasto, w którym to wydarzenie się odbywa. A więc, teatralni turyści i lokalni koneserzy, łączmy się wspólnie, bo jest co oglądać i nie samą sztuką człowiek żyje. Gliwice w tym wypadku mają tutaj dużo do zaoferowania, zaczynając z poziomu przechodnia zwiedzającego miasto zachwycającego się jakże urokliwą architekturą tamtejszego ryneczku i ratuszka, poprzez pasjonata kuchni ormiańskiej czy włoskiej, po pasjonata muzeów. Tutaj masz to wszystko i jeszcze więcej. Na honorową nominację zasługuje pewna wieża radiowa, przez którą można przez moment poczuć się jak w Paryżu, takim polskim Paryżu, która ma bardzo interesującą historię, ale nie powiem nic więcej, proszę się dowiedzieć samemu. W dodatku wojne życie studenckie, m.in. na znamienitej Politechnice nastaja do nostalgii za czasami lekkimi i przyjemnymi, pełnymi beztroski, podsycanymi igrami i lokalnymi miejscami dostępnymi o każdej porze. A jeśli chodzi zaś o Tomka Sojera, jest to spektakl musicalowo-komediowy kierowany dla najmłodszych. A jak widać na załączonym obrazku, dla dorosłych również. Przedstawienie jest na podstawie powieści Marka Twaina o tym samym tytule. Ale o niej, jak i o samym amerykańskim pisarzu, wszyscy już wiedzą, co jest 5. Tutaj pan Krzysztof Materna zapewnił nam wydarzenie teatralne, które odbiło się szerokim echem wśród dzieci i dorosłych. Ta pierwsza grupa odbiorców zazwyczaj nie jest wybredna, jednak jak było widać z poziomu widowni, byli zachwyceni. Z kolei rodzice, którzy chcąc nie chcąc uczestniczą w takim wydarzeniu, jakim jest spektakl familijny, myślę, zgodzą się ze mną w pełni, że podobało się nam, dorosłym, równie przyjemnie. Nasz entuzjazm jest popychany po części nostalgią za beztroskimi czasami, bo przecież wszyscy bardzo dobrze je pamiętamy, w takim samym stopniu jak połączenie mocy reżyserskiego wyrafinowania i aktorskiego kunsztu bijące ze sceny nie pozwalają się nudzić. Fabuła spektaklu jest bezpośrednim odzwierciedleniem wydarzeń przedstawionych w książce z małymi zmianami, które mają zabieg czysto estetyczny i nie wpływają w dużym stopniu na bieg wydarzeń. No, może poza urozmaiceniem jej, co pozwala poznać lepiej niektórych bohaterów, jak i nacieszyć oko zdolnymi aktorami. Na początku widowiska zostajemy przedstawieni całej bandzie wesoło wszechobecnie latających po scenie szybciej niż oko jest w stanie nadążyć postaci. Każda z nich jest ubrana w świetnie przemyślany strój stosowny do epoki, stylistyki oraz humoru przedstawienia. W tym znamienitym składzie można zobaczyć bardziej lub mniej ważne postaci, odkrywane z należytą pieczołowitością dla ich statusu, bądź jej cząstkowym brakiem, zależnie od okoliczności. Niemniej wszystko bardzo mi się podobało i uważam, że ta sztuka ma wielki potencjał stać się właśnie tą jedną, dla której warto wpaść do Gliwic ze swoją pociechą, połówką czy własną osobą. W skrócie, akcja spektaklu to ważne przedstawienie losów tytułowego Tomka wraz z jego przyjacielem Huckleberry Finnem, którzy poznają w wyniku szeregu niefortunnych zbiegów okoliczności sens bycia dorosłym i podejmowania poważnych decyzji. Całość skłania do refleksji, a forma bawi i cieszy zarówno wzrok i słuch dzieci, a także dorosłych. Zaczął padać. No trudno. Sztuka sama się nie zrecenzuje. Recenzuję. Wielkie, soczyste gratulacje należą się w moim guście również za scenografię i kostiumy pani Katarzynie Sankowskiej oraz muzykę panu Łukaszowi Damychowi i teksty piosenek panu Jerzemu Janowi Połońskiemu.
Połączenie tego wszystkiego to była uczta dla zmysłów, wszystko ze sobą współgrało i w estetyce XIX-wiecznego Sankt Petersburga nad Mississippi widzianego oczami dzieci, to zostałem kupiony. Wśród wielu piosenek śpiewanych w różnych konfiguracjach, solo, duet z całą obsadą czy jej większymi częściami, miło się słuchało, a nawet i ja miałem kilka swoich ulubionych wykonań, które górowały nad resztą swoim kunsztem. Na deser zostaliśmy uraczeni dobrą grą cieni i świateł, a całość można spuentować jako ta percepcjo fonijna wyżerka. Podsumowując, jestem zachwycony. Sztuka to solidne 4/5 gwiazdek w skali Pawulona. Pewnie dałby mi 5, jakbym był dzieckiem, ale jestem przecież poważnym recenzentem. Jakość, scenografia, piosenki to wszystko sprawia, że nawet ja po jakimś czasie zobaczyłbym to na nowo, bo do przyjemnych rzeczy dobrze jest powrócić. Ja nazywam się Teatralny Pawełek. To było moje spojrzenie na Tomka Sawyera. Do zobaczenia wszystkim, widzimy się wkrótce, hej!